Tekst manny na 20 października. Bądźcie tedy roztropni jak węże, a nie winni jak gołębice. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 16. Komentarz parałzyjny. Gdyby wszystkie drogie dzieci pana mogły zrozumieć wartość mądrości w swych wysiłkach służenia prawdzie, Nasz Pan nie tylko uczył nas, byśmy byli roztropni jak węże i niewinni jak gołębice, ale zilustrował te lekcje własnym postępowaniem, mówiąc przy innej okazji do apostołów. Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Powinniśmy także nauczyć się, że jest odpowiedni i nieodpowiedni czas do wypowiadania pewnych praw oraz że istnieją mądre i niemądre sposoby ich przedstawiania nie wystarczy że nie mówimy nieprawdy tak jak nie wystarczy że mówimy prawdę powinniśmy dodatkowo uważać by wypowiadać prawdę w miłości a doświadczona miłość posługuje się mądrością aby mogła dokonać jeszcze więcej dobra reprint numer 3339 Komentarz epifaniczny Posiadanie roztropności węża i niewinności gołębicy oznacza połączenie taktu ze szczerością. Połączenie to jest niezbędne zwiastunowi królestwa, przychodzącej mu ze zbawiennym poselstwem i obracającemu się wśród ludzi, którzy z reguły źle rozumieją, czasami przekręcają, a często prześladują. Zalety te powinny być zrównoważone i wzajemnie dopasowane. Nasz takt nie powinien być obłudny, a nasza szczerość pozbawiona taktu. Wyższe pierwszorzędne łaski bardziej niż jakiekolwiek inne prowadzą do takiej skutecznej równowagi. Jej wynikiem jest gromadzenie i budowanie kościoła, dawanie świadectwa światu oraz współpraca w obalaniu imperium szatana. Przy jak najmniejszej opozycji. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 3. Idźcież, oto ja was posyłam jako baranki w pośród wilków. Rzymian, rozdział 16, werset 19. Bo posłuszeństwo wasze wszystkich doszło. A przetoż raduję się z was. Ale chcę, abyście byli mądrymi na dobre, a prostymi na złe. Efezów rozdział 5 werset 15. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Pierwszy Koryntów rozdział 14 werset 20. Bracia. Nie bądźcie dziećmi wyrozumieniem, ale bądźcie dziećmi złością. A wyrozumieniem dorosłym dorosłymi bądźcie. Filipensów rozdział drugi werset 15, Abyście byli bez nagany i szczerymi dziadkami Bożymi, nie naganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie. Pierwszy Korentów rozdział 9 wersety od 19 do 23 Albowiem będąc wolnym od wszystkich, samegom siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich więcej pozyskał. I stałem się Żydom jako Żyd, abym Żydów pozyskał, a tym, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, abym tych, którzy są pod zakonem, pozyskał. Tym, którzy są bez zakonu, jakobym bez zakonu. Nie będąc bez zakonu Bogu, ale będąc pod zakonem Chrystusowi, abym pozyskał tych, którzy są bez zakonu. Stałem się mdłym jako mdły, abym mdłych pozyskał. Wszystkim stałem się wszystko, abym przecie niektórych zbawił. A to czy nie dla Ewangelii, abym się jej stał uczestnikiem. Drugi Koryntów rozdział 12 werset 6. Albowiem jeśli bym się chciał chlubić, nie będę głupi, bo prawdę powiem, ale wstrzymam się, aby kto o mnie nie rozumiał nad to, czym mnie być widzi, albo co słyszy ode mnie. Sędziów rozdział ósmy wersety od pierwszego do trzeciego, i rzekli do niego mężowie z Efraim, przed to nam uczynił, i żeś nas nie wezwał, gdyś szedł walczyć przeciwko madyjanitom. I swarzyli się z nim z A on rzekł: Cóżem ja takiego uczynił? Jakowy? I za nie lepsze jest pośrednie zbieranie wina Efraimowe, niż pierwsze zbieranie abieserowe? W rękę waszą podał Bóg książęta madyjańskie, Oreba i Zeba. I cóżem mógł takiego uczynić? Jakowy? Tedy się uśmierzył duch ich przeciw niemu, gdy mówił te słowa. Pierwsza królewska rozdział trzeci wersety od 24 do 28, przetoż rzekł król, przynieście mi miecz. I przyniesiono miecz przed króla. Tedy rzekł król, rozepnijcie to żywe dziecię na dwoje, a dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Ale niewiasta, której był ten syn żywy. Mówiła do króla, bo się były poruszyły wnętrzności jej nacynem jej, i rzekła, proszę, panie mój, dajcie jej to dziecię żywe, a żadnym sposobem nie zabijajcie go. Ale druga rzekła, niech nie będzie ani mnie, ani tobie, rozetnijcie je. Tedy odpowiedział król, i rzekł, dajcież tej dziecię żywe. A żadną miarą nie zabijajcie go, ta ci jest matka jego. A usłyszawszy wszystkie lud izraelski ten sąd, który osądził król, bali się króla, albowiem wiedzieli, że mądrość Boża była w sercu jego ku czynieniu sądu. Dzieje apostolskie rozdział 23 wersety od 6 do 10. A poznawszy Paweł. Że ich jedna część była saduceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w onej radzie, mężowie bracia. Jam jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i o powstanie umarłych mi tu dziś sądzą. A gdy on to mówił, wszczął się rozruch między faryzeuszami i saduceuszami, i rozerwało się ono mnóstwo. Albowiem saduceuszowie mówią, Iż nie masz zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, ale faryzeuszowie to oboje wyznawają. I wszczęło się wołanie wielkie. A powstawszy nauczeni w piśmie z strony faryzeuszów, spierali się mówiąc: Niceśmy złego nie znaleźli w tym człowieku, i jeźli mu co powiedział duch albo anioł, nie walczmyż z Bogiem. A gdy się wszczął wielki rozruch, Obawiając się hetman, aby Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał iść żołnierzom na dół, a wydrzeć go z pośrodku ich i odwieźć do obozu. Pieśni 44, 95, 125, 136, 145, 164, 198. Wiersze Brzasku. 194. Jeszcze tylko krótka chwila. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5151. Pytania, czy w tym tygodniu łączyłem łączyłam takt ze szczerością? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.